Привет, друзья! Ostatnio byliśmy w obwodzie kaliningradzkim samochodem, a jakże, bo to blisko mniej więcej tak samo jak do Gdańska. No, z wyjątkiem granicy, na której trzeba troszeczkę odstać. Chyba, że się przycwaniakuje i będzie się tam bardzo, bardzo, bardzo rano. No i trzeba by ocenić stan dróg, bo tutaj na Marynarskiej to tak, na Łopuszańskiej to tak sobie. I okazuje się, że w obwodzie kaliningradzkim są bardzo dobre drogi. Bardzo fajne drogi, bardzo fajnie się po nich jeździ. Wyremontowano sporo tamtych dróg, ale nie tylko, bo pobudowano również sporo bazy noclegowej ze względu na mistrzostwa w piłce nożnej, które odbywały się w Rosji, przy czym tam jeden czy dwa mecze odbywały się również w obwodzie kaliningradzkim. No i w naturalny sposób, jak to zawsze przy tego rodzaju imprezach, trochę się stroi. No i ponieważ zostało im również sporo bazy noclegowej, która teraz jest nieużywana, to prezydent Putin wraz z premierem Miedwiediewem zdecydowali chyba, że trochę ruszą turystykę. W tej chwili można otrzymać wizę elektroniczną, bezpłatną, praktycznie nie wychodząc z domu przez internet i można jechać do Rosji już natychmiast. Ponoć to w przyszłym roku ma być rozszerzone na Petersburg i Moskwę. No a tymczasem Kaliningrad, obwód kaliningradzki. Dla nas to była wycieczka oczywiście socjologiczna, bo tam nie ma nic specjalnego, można ewentualnie pojeść, jeżeli ktoś lubi kuchnię wschodnią, ale nie jest to jakieś tam szczególne miejsce, jeżeli chodzi o atrakcje turystyczne. W związku z tym taka wycieczka socjologiczna i drogi, ocena tych dróg, stan dróg jest jednym z takich elementów. I okazuje się, że oni tam bardzo spokojnie jeżdżą. W ogóle dość dziwne, jak na świat, ale też na Rosję, nazwijmy ją kontynentalną, jest tam ograniczenie w terenie zabudowanym do 40 km na godzinę. To jeszcze gorzej niż w Berlinie się jeździ, w sensie jeszcze wolno. Poza terenem zabudowanym 70 i na autostradach, tam są dwa takie kawałki, już 110, czyli w miarę normalnie. I o dziwo ci Rosjanie całkiem spokojnie tam jeżdżą. Rzeczywiście nie przekraczają tej prędkości dozwolonej, jeżdżą w miarę spokojnie, nie szaleją, więc tak jakby obala mit o wschodnim sposobie jeżdżenia i wschodnim ułańskim podejściu do samochodu i do dróg. Natomiast jest też bardzo dużo fotoradarów, więc to może trochę wynikać z tego, że po prostu są wzięci za mordę tymi fotoradarami, bo jest ich naprawdę całe mnóstwo, plus takie lotne punkty kontrolne, gdzie wystawione są takie na trójnogu fotoradary i w jedną i w drugą stronę, co wygląda dość ciekawie, a z tyłu stoi jakiś samochód z nadzorcą. Oczywiście schody się zaczynają trochę gdzieś tam przy światłach, nie wiem, jest zielona strzałka, ktoś nie rusza, no to oczywiście tam trąbią, ty baranie, job, twoja mać. Takie różne tam zakrzyki ciekawe, oczywiste, no ale to jest, nazwijmy to, to już jest normalne chyba w naszej szerokości i długości geograficznej, no, podobnej. Jedynym zastrzeżeniem mogą być drogi zabytkowe, ale w pewnym sensie tylko zastrzeżenie, bo w Kaliningradzie jest mnóstwo jeszcze poniemieckich dróg z piękną kostką brukową, poukładaną naprawdę, naprawdę równiutko i jestem cały pełen podziwu dla niemieckiego kunsztu układania tych kostek, że one sobie tak do dzisiaj pięknie, elegancko leżą równiutko. Natomiast jest tam sporo wyrw, tak, w wielu miejscach po prostu no, zapada się to jakoś razem z ziemią, która, nie wiem, jest wypłukiwana, tak, grunt pracuje, cokolwiek. No, w każdym razie tam trzeba już troszeczkę uważać, nie można jechać w zderzak, bo trzeba troszeczkę obserwować, czy przed nami się jakaś tam dziura nie pojawi. Te autostrady, czy w ogóle drogi, nie autostrady, ale wszystkie drogi są bardzo dobrze oznaczone.
Nawet nie spodziewałem się, że będą tak dobrze oznaczone, ale są w większości cyrylicą, więc tylko tutaj na tych głównych traktach gdzieś tam mamy znaki łacińskie, więc jeżeli ktoś nie zna kompletnie cyrylicy, no to polecam wziąć ze sobą jakąś mapę i porównywać sobie znaczki. Autostrady są oświetlone. Jest mnóstwo stacji benzynowych, natomiast znajomi Rosjanie mówią, żeby jednak tam uważać, gdzie my to paliwo tankujemy, że może jednak warto na jakichś bardziej markowych stacjach typu Lukoil. Jako Polacy niespecjalnie przepadamy za Lukoilem, no ale dobra, okej, jak tam już jedziemy i tak wydajemy w Rosji pieniądze, no to możemy też i Lukoila chwilę dorobić. Nie zdziwcie się, jeżeli na tych stacjach benzynowych najpierw trzeba będzie zapłacić, a potem dopiero nalewać. No ale to też to nie jest charakterystyczne tylko i wyłącznie dla Rosji. Chyba nawet w Polsce się czasami zdarza. No i liczba oktanowa tego paliwa jest nieco inna. Jeżeli tam super, duper, hiper, V-Power lejecie, to tam sobie nie nalejecie. A jeżeli jeździcie dieslem, to i tak wam wszystko wisi. Pozostawiacie za sobą, tak jak my, czarną chmurę. Także jeżeli nie szukacie jakichś specjalnych atrakcji turystycznych, a chcecie po prostu popatrzeć na troszeczkę inny świat, chciałem powiedzieć zupełny, ale to jest nieprawda, to polecam taką wycieczkę. Tam też zawsze można trochę pojeść, jeżeli ktoś lubi wschodnie żarcie. Uvidzimsya. Paka.